Jesteś już na piątym odcinku. Budujemy bloga w Django przy użyciu języka programowania Python. W tym odcinku zajmiemy się modelami w Django. W ostatnim odcinku zrobiliśmy trochę zamieszania z adresami URL, ale także z plikiem views.py. No i dla końcowego użytkownika w przeglądarce zwróciliśmy wyrenderowany plik HTML. Jednak te pliki HTML, które mamy, to są statyczne pliki. A my chcemy troszeczkę tutaj dynamicznie pracować, właśnie z danymi, no bo nasza aplikacja, czyli blog, będzie bazowała na wpisach. To są pewne dane, które musimy zapisać do bazy danych. Czyli nie chcemy zwracać statycznych plików, ale chcemy zwracać dane, które są przechowywane w bazie danych i tam będą właśnie przechowywane nasze artykuły, zwracać to na stronę. Żeby to zrobić, musimy poznać kolejne pojęcie czyli pojęcie modeli. W takim razie, czym jest model? Model w Python jest to po prostu klasa, która ma swoją reprezentację w postaci tabeli w bazie danych. Każdy rodzaj danych zapisany w naszej bazie danych, na przykład to będą te wpisy na blogu, bądź informacje o użytkownikach, o książkach, o autorach. Te dane są zawsze reprezentowane przez własny model. Nie? Czyli każdy ten rodzaj danych, na przykład wpis ma własny model, użytkownik też ma własny model. I powiedzmy, jeżeli mamy na przykład trzy modele: wpisy, użytkownicy oraz autorzy, to będziemy mieli trzy różne tabele w bazie danych. Nie? Czyli każdy model ma oddzielną tabelę. Jak to wygląda w kodzie naszego programu? Mamy klasę, która ma odpowiednią nazwę, i ta klasa jest potem zmapowana do bazy danych. Czyli to jest tak naprawdę nasz ten model, i potem tworzymy odpowiednie instancje tej klasy, i to jest pojedynczy, tak jakby rekord w bazie danych, czyli pojedynczy wpis w bazie danych. Zobaczcie, każdy wpis na podstawie tej klasy jest tworzony i nadawany jest odpowiedni ID. ID jest generowane automatycznie przez Django, więc zobaczcie, w tej klasie nie mamy ID. Mamy następnie pole Title i Pole title opatrzone jest takim polem harfield, tutaj możemy wpisywać odpowiednią ilość znaków, tak? Czyli to jest tytuł naszego, powiedzmy, wpisu. I mamy jeszcze tutaj pole body, gdzie, gdzie mamy użyte text field, także możemy tutaj wpisywać znaki. Wiadomo, wpis na blogu powinien, jakiś artykuł ma określoną e, liczbę słów, i to, to jest ten wpis w bazie danych, tutaj, nie? czyli ten tekst. I możemy sobie dowolną tam ilość tych artykułów tworzyć. To są oddzielne rekordy w bazie danych, tak jak e, powiedziałem. I można powiedzieć, że to właśnie tak jakby kolejne instancje naszego e, tutaj tego modelu. To jest ba bardzo ważne tutaj, co, co my tutaj mówimy. Czyli pamiętajcie, będziemy tworzyć te modele i zapisywać bazie danych. Dodatkowo będziemy też używać coś takiego jak Django, może tutaj nie napiszę, Django e, ORM. E, Czy to jest chyba Object Relational Mapping, tak, object Relational Mapping, i dzięki temu będziemy mogli wchodzić w interakcję za pomocą Django z naszą bazą danych, będziemy mogli wyciągać różne dane i ewentualnie coś tam też wpisywać. E, oczywiście do tego dojdziemy, ale Django RRM też będzie dla nas tutaj ważne. Okej, okay, jesteśmy z powrotem w naszym kodzie, rozwijam drzewo projektu i przejdziemy teraz do e, naszej aplikacji, wpisy. I zobaczcie, po utworzeniu aplikacji wpisy, między innymi także e, utworzył się plik models.py wejdziemy w ten plik i jak widzimy używamy tutaj modułu models, który jest zaimportowany z Django. Django podpowiada nam, że, żeby stworzyć tutaj model, create your models here. Pamiętamy jak tworzymy model? Jest to po prostu klasa i klasa e, na przykład wpis nie? to będzie model dla wpisu. Pamiętajmy, że przy tworzeniu klas w Pythonie, nazwa klasy powinna zaczynać się od wielkiej litery. Po nazwie klasy wpisujemy dwa nawiasy, i teraz yy, zrobimy coś takiego. W tych nawiasach wpisem, wpiszemy models.model, co to oznacza, że będziemy dziedziczyć pewne właściwości dla modelu, i to jest zbudowana funkcjonalność w Django, i co będzie w środku naszego modelu? To tak, na pewno ten wpis powinien mieć tytuł. Ja tutaj będę może angielskie nazwy stosował, więc title z angielskiego to jest tytuł. Wpis powinien mieć coś takiego jak slack, czym jest slack, to powiem potem. Body, czyli w body będziemy wpisać treść naszego wpisu, naszego artykułu, nie? To jest body. Date, czyli data utworzenia wpisu na blogu. A potem dodam tutaj komentarz, że dodamy także: dodaj minia. Do wpisu to robimy potem, i dodamy jeszcze dodaj autora do wpisu to robimy także potem. Ok, czyli mamy cztery takie pozycje, które wypełniły nasz model, no na przykład w tytule. No, co będziemy wpisywać? Jakiś tekst, e, i w Django mamy coś takiego jak character field, to znaczy, że będziemy mogli wpisywać małe porcje. Tekstu do, do tego tytułu. Z kolei istnieje coś takiego też jak text field, czyli pole tekstowe, i tam możemy już wpisywać większe, większe ilości tekstu. I tutaj będzie nam pomocna dokumentacja Django. Link do tej dokumentacji zostawiłem Ci w opisie pod tym filmikiem. I my szukamy coś takiego jak character field. Ja może sobie wpiszę. Widzicie tutaj wyszukiwanie i wpiszę char field. A tutaj mam nawet nawigację z lewej strony i przejdę do Harfield. I zobaczcie, nawet mamy opis. A string field for small to large sized strings. Czyli to jest pole dla e, naszego elementu modelu, dzięki któremu będziemy mogli wpisywać małe porcje tekstu bądź duże porcje tekstu. To pole idealnie będzie nadawało się do e, naszego tytułu. Dla wpisu na blog. Czyli do tego tytułu wpiszemy models.car field. OK, dwa nawiasy. Przejdźmy do dokumentacji. Możemy na przykład skorzystać z takiego parametru jak max length. To oznacza, że ograniczamy możliwość wpisywania bardzo obszernych tytułów. Nie? Czyli ograniczamy po prostu wpisywanie do iluś tam znaków, na przykład, tutaj damy max-length do na przykład do 100 znaków, nie? Czyli nie chcemy jakichś tam mega obszernych tytułów dla wpisów, wystarczy nam tylko i wyłącznie 100 znaków. Dobra, no to uzupełnimy kolejne pole, jest to slug i tutaj wykorzystamy coś takiego jak też wbudowane pole w Django, czyli slug-field, mamy tutaj już nawet podpowiedzi Visual Studio Code, Możesz sobie to znaleźć też w dokumentacji, przeczytać. Zachęcam cię do tego. To jest twoja praca domowa. Poczytaj sobie o tych wszystkich modelach, właśnie w tej dokumentacji, którą zostawię ci w opisie pod tym filmikiem. Jeżeli chodzi o body, czyli treść naszego wpisu na blog, to też będziemy tutaj pewne pole i to będzie pole text field. W nawiasach tutaj nic nie zupełniamy. No i jeszcze mamy datę. Tutaj wykorzystamy pole date. Time field. I co będzie się działo, jeżeli stworzymy nową instancję, czyli stworzymy nowy wpis na naszym blogu, to będzie on opatrzony aktualną datą. I jak to zrobimy? To musimy dać jeszcze jeden parametr, to jest auto now add i wpiszemy tam wartość true w ten sposób. I teraz, rzeczywiście, jeżeli będzie tworzona nowa instancja naszego modelu, to zostanie automatycznie dodana data do naszego wpisu na blogu. W ten sposób stworzyliśmy nasz pierwszy model dla naszego blogu. Jest to model wpis. No i przechodzimy do kolejnej lekcji, do kolejnego filmu na moim kanale.